Trzeci kwartał dla Quercus TFI był okresem udanym, nawet można powiedzieć, że bardzo udanym, jeżeli chodzi o wyniki inwestycyjne, ale nim o nich powiem, to jeszcze słowo komentarza najpierw o sytuacji rynkowej, bo to ona jest jakby podstawowym czynnikiem, który wpływa później na wyniki naszej firmy. Jeżeli chodzi o sytuację rynkową, to ona w trzecim kwartale była dobra, to znaczy nadal rynki finansowe były w trendzie wzrostowym, może nie tak dynamicznym jak we wcześniejszych kwartałach, ale jednak ta tendencja wzrostowa się utrzymywała. Jeżeli chodzi o oprocentowanie depozytów, to ono również pozostawało w obszarze w okolicach zera, także od tej strony też ta konkurencyjność funduszy inwestycyjnych była dobra, była wysoka. Aczkolwiek, podobnie jak w przypadku sytuacji rynkowej, tutaj też mieliśmy do czynienia z takim zjawiskiem, że zaczęły stopy procentowe rosnąć, najpierw rynkowe, później była decyzja Rady Polityki Pieniężnej we wrześniu o pierwszej podwyżce stóp procentowych, w związku z tym można powiedzieć, że w samym trzecim kwartale jeszcze te czynniki rynkowe były korzystne, ale z tendencją do neutralizowania się. I teraz jak to wszystko przełożyło się na wyniki finansowe Quercusa? Tak jak mówiłem, trzeci kwartał był dla nas bardzo udany. Rosły aktywa pod zarządzaniem od początku bieżącego roku o 37% do blisko 4 miliardów złotych. Dzięki tej rosnącej bazie aktywów pod zarządzaniem również poprawiały się i to w sposób istotny przychody i zyski firmy. W samym trzecim kwartale Quercus TFI odnotował 4,3 miliona złotych zysku netto bez zdarzeń jednorazowych i to jest ponad 70% więcej w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wygląda na to, że czwarty kwartał będzie okresem bardziej neutralnym dla rynków niż te pierwsze trzy, które były korzystne. Mamy bowiem do czynienia z taką sytuacją, że tendencja wzrostowa na rynkach, czy to akcji, czy surowców, zaczyna wyhamowywać, zaczynają pojawiać się pewnego rodzaju wahania. One na razie nie są wielkie. No, spodziewamy się, że w kolejnych kwartałach te wahnięcia koniunktury mogą być nawet bardziej widoczne niż to, co widzimy w tej chwili. Również jeżeli chodzi o stopy procentowe, tutaj zakładamy dalszy proces normalizacji, co oznacza, że zarówno rynkowe stopy procentowe, jak i te, które klienci mają na depozytach, zaczną się podnosić i będą wyższe niż w poprzednich okresach. Także na tych dwóch frontach widzimy to, że ten czwarty kwartał będzie okresem takiej podróży w kierunku normalizacji. Jeżeli chodzi o samego Quercusa, wydaje się, że ten czwarty kwartał powinien nadal być bardzo dobry. Baza aktywów pod zarządzaniem jest wysoka, w okolicach 4 miliardów złotych, co zapewnia, że powinniśmy mieć ładny wynik z podstawowej działalności, a do tego należy dodać to, że w czwartym kwartale na koniec roku rozliczamy opłatę zmienną, czyli success fee. No i na razie to success fee w tym roku buduje się bardzo dobrze. Po trzech kwartałach to success fee w przypadku wszystkich naszych funduszy to było łącznie ponad 18 milionów złotych. W związku z tym jest szansa na to, żeby w czwartym kwartale nasze wyniki były bardzo okazałe. Na pewno jeżeli chodzi o rok 2022, to sytuacja będzie w naszej ocenie ulegała dalszej normalizacji. Jesteśmy po okresie półtorarocznym bardzo silnych wzrostów na rynkach, co było w głównej mierze spowodowane ultraluźną polityką banków centralnych od połowy marca 2020 roku. Widzimy, gdzie jest stopa inflacji w tej chwili. Banki centralne muszą w związku z tym zacząć reagować, muszą normalizować politykę pieniężną. W związku z tym to będzie ten czynnik, który naszym zdaniem w największym stopniu powinien wpływać na to, że rok 2022 nie będzie aż tak udany dla inwestorów na rynkach akcji jak rok bieżący, pewnie również na rynkach surowców. Natomiast może być ciekawszy z perspektywy rynku obligacji, bo rok bieżący jest rokiem spadkowym. Ceny obligacji, głównie skarbowych, o stałym oprocentowaniu dość istotnie spadły. Być może rok 2022 właśnie przyniesie w tym segmencie rynku poprawę i ta poprawa powinna przysłużyć się szczególnie funduszom obligacji. Być może, że nie od samego początku roku, ale gdzieś tam pewnie w pierwszych miesiącach przyszłego roku będzie taki dogodny moment, żeby zająć pozycję w tym segmencie rynku. Jeżeli chodzi natomiast o Polski Ład, no to niewątpliwie cały czas znakiem zapytania jest to, w jakim kształcie on ostatecznie zostanie zaakceptowany przez parlament, senat. W związku z tym no, jeszcze trudno mówić o jakimś jednoznacznym tutaj kształcie tego programu i jego wpływie. Natomiast no, należy zakładać, ze względu na różnego rodzaju, no, powiedzmy, czynniki ryzyka czy bezpieczniejsze podejście do tematu, że rok 2022 również i z tej perspektywy nie będzie aż tak udany jak ten okres ostatniego półtora roku z perspektywy no, płynności na rynkach, niskich stóp procentowych, wzrostów cen aktywów, tego ile zarabiamy netto, prawda? Tutaj różne czynniki mogą kształtować się w bardziej negatywną stronę niż to, co widzieliśmy przez poprzednie półtora roku, ale to nie oznacza, że czekają nas jakieś bardzo negatywne niespodzianki. Po prostu sytuacja naszym zdaniem będzie kształtować się w sposób bardziej zmienny. Z jednej strony zmienność to jest więcej czynników ryzyka oczywiście, ale z drugiej strony również i więcej różnego rodzaju okazji. Także stopy zwrotu, reasumując, z inwestycji w fundusze akcji pewnie w przyszłym roku będą niższe, ale za to prawdopodobnie wyższe mogą być i lepsze wyniki na funduszach dłużnych. Cały czas pracujemy nad tym, żeby zwiększać skalę biznesu. Robimy to zarówno organicznie, jak i też poprzez akwizycje. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie będziemy w stanie poinformować o sfinalizowaniu umowy przejęcia największego niezależnego dystrybutora funduszy inwestycyjnych w Polsce, czyli Domu Inwestycyjnego Xelion. Będzie to zdarzenie bardzo ważne z perspektywy naszej historii, z perspektywy naszej strategii, które umożliwi nam kontynuację dalszego rozwoju, pozyskiwania kolejnych aktywów i kolejnych klientów. Na razie ta baza aktywów nasza pod zarządzaniem to jest około 4 miliardów złotych. Jeżeli chodzi o nasze plany strategiczne, one się nie zmieniają. Chcielibyśmy rocznie pozyskiwać około 500 milionów złotych netto nowych środków i z takim celem będziemy wchodzili w rok 2022, który pewnie będzie trudniejszy, tak jak już wcześniej mówiłem, niż rok 2021, ale też i pamiętajmy o tym, że rok 2021 był bardzo dobrym rokiem. Po pierwszych 3 kwartałach nasze aktywa wzrosły o ponad 900 milionów złotych, a więc wykonaliśmy, można powiedzieć, prawie 200% planu tegorocznego, jeżeli chodzi o rozwój biznesu. I wydaje się, że ten plan długoterminowy 500 milionów złotych aktywów średniorocznie jest jak najbardziej realny, a no, przejęcie Domu Inwestycyjnego Xelion powinno nam pomóc w realizacji tego celu. Reasumując, chcielibyśmy dalej się rozwijać, oczywiście rozwijać w sposób stabilny, bezpieczny i uzyskiwać jak najlepsze stopy zwrotu dla naszych klientów, bo to jest kwestia najważniejsza.